Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco i równie serdecznie i równie gorąco. Witam mojego i Państwa gościa w studiu, którym jest Stanisław Pięta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, zacznijmy od tematu może już nie najświeższego, ale też, który na pewno interesuje, ten temat interesuje Polaków, bo ogromna liczba pieniędzy, ogromna ilość pieniędzy została, zniknęła, można powiedzieć, w sprawie afery Amber Gold. Kolejne posiedzenia, kolejne przesłuchania za nami. I czy coś nowego z tych przesłuchań, z tych posiedzeń wynika, panie pośle? Widzimy obraz niekompetencji polskich urzędników, polskich funkcjonariuszy, sędziów, prokuratorów. Widzimy, w jaki sposób funkcjonowało to przedsiębiorstwo. Pani księgowa na niby. Widzimy, słyszeliśmy zeznania byłego dominikanina ojca Jacka Krzysztofowicza. Słyszeliśmy zeznania Wojciecha Pastora, przyjaciela osoby naprawdę wyjątkowego zaufania, małżeństwa P. Ja uważam, że nie możemy dawać wiary wszystkim słowom, które tam padły. Odmienny obraz rysuje się po lekturze dokumentów, zupełnie inny albo w dużym stopniu inny po wysłuchaniu zeznań. To przykre, że aż tylu ludzi udało się państwu P oszukać. I no, porażająca jest ta naiwność. Znaczy właśnie też pytanie, czy to była naiwność, czy teraz tylko taki argument jest przez te osoby podawany? Wydaje mi się, że na przykład zakonnicy to powinni sobie zdawać sprawę z tego, że ich, w cudzysłowie, marka wykorzystywana jest do budowania fałszywej wiarygodności grupy przestępczej. No, słyszeliśmy, że były dominikanin był ostatnią osobą, która uwierzyła w nieuczciwość Marcina i Katarzyny P. Komisja ma za zadanie znalezienie przyczyn, dla których instytucje państwowe nie zadziałały prawidłowo. Ważne zadania nadal ma prokuratura i policja. Czekamy na następne przesłuchania. Będą to przesłuchania podejrzanego Marcina P. Powiedział pan poseł o tym, że niektórym słowom, niektórym zeznaniom trudno dać wiarę. Czy zatem sugeruje pan poseł, że po prostu świadkowie, którzy zeznają pod przysięgą, nie mówią prawdy? Panie redaktorze, szanowni państwo, no każdy, kto ogląda te wypowiedzi, zastanawia się, jak można być dotknięty tego rodzaju amnezją. To jest bardzo ciekawe, że ta w przypadku niektórych świadków niepamięć jest taka poszarpana. Są odcinki, gdzie świadkowie pamiętają bardzo dobrze sobie fragmenty. Wszystko bardzo dokładnie. No i są luki. No to z tego można wyciągnąć tylko jednoznaczne wnioski. Co innego to widzieć, a co innego posiadać jeszcze możliwość udowodnienia, nie? No właśnie, fałszywych zeznań. Bo to jest też istotna sprawa, czy wobec tych osób, które ewentualnie mogły składać fałszywe zeznania pod przysięgą, zostaną wprowadzone odpowiednie działania, odpowiednie czynności, które miałyby w rezultacie ich, te osoby, ukarać. Komisja nie pominie ani jednego przypadku. Jeżeli tylko pojawią się wystarczające podstawy, będą kierowane zawiadomienia do prokuratury.
Teraz zmieniamy temat na również bardzo istotny, na temat, który na pewno interesuje Polaków. Mianowicie chodzi o reparacje wojenne od Niemiec za II wojnę światową. Jak podaje nasz portal w polityce.pl, nasz wywiad z Arkadiuszem Mularczykiem, który mówi o nowych tropach w sprawie reparacji niemieckiej kontrakcji i konieczności jedności w tej sprawie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym wywiadem na stronie portalu w polityce.pl. No właśnie, zespół reparacyjny pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka to chyba bardzo dobry i istotny krok w sprawie oficjalnego już ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec. Otóż musimy pamiętać, jaka jest prawda. Musimy pamiętać, jak wielkim cierpieniem Polacy zostali dotknięci, jak ogromne Polska, obywatele Rzeczypospolitej, samorządy polskie, jak ogromne poniosły straty. Obok strat materialnych występuje także kwestia cierpień moralnych i właściwego zadośćuczynienia za te cierpienia dla ofiar i spadkobierców ofiar. Niemcy, państwo niemieckie nie może przejść do porządku dziennego nad prawdą, nad rzeczywistością. A prawda jest taka, że Polska była ofiarą niemieckiej agresji, była ofiarą haniebnej polityki ludobójczej. Niemcy hitlerowskie prowadziły ludobójczą politykę na okupowanym przez siebie terenie i nie poniosły za to odpowiedzialności. W tym sensie, że ofiary tej polityki nie otrzymały ani odszkodowań, ani zadośćuczynienia. Najbardziej przykre jest to, że oficjalna lub półoficjalna polityka niemiecka zmierzała do tej pory i nadal zmierza do obarczenia Polski, Polaków, współodpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie. Pamiętamy ten obrzydliwy film Nasze matki, nasi ojcowie, gdzie żołnierz Armii Krajowej otwiera drzwi z wagonu towarowego, patrzy na uwięzionych tam ludzi i z pogardą mówi Żydzi i zamyka te drzwi. No przecież taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Państwo polskie pomagało obywatelom pochodzenia żydowskiego, pomagało Żydom, funkcjonowała Żegota, natomiast za wydanie Żyda Niemcom państwo polskie wypłacało szmalcownikowi kulę w łeb. To była oficjalna polityka państwa polskiego. A przypisywanie Polakom współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie, no jest czymś ohydnym, ta opowieść o polskich obozach koncentracyjnych. No właśnie, zakłamywanie pewnej rzeczywistości, tak, z którą mamy do czynienia. Panie pośle, my wiemy, że do tego dochodzi, że to ma miejsce. Pamiętamy z tych przekazów historycznych, jak sytuacja wyglądała naprawdę, ale skąd zatem pewne środowiska w naszym kraju, które sprzeciwiają się chociażby właśnie kwestii samych rozmów o reparacjach wojennych? Skąd te środowiska? No to jest dobre pytanie, panie redaktorze. Otóż musimy pamiętać, że Polacy mają po PRL-u przetrącony kręgosłup. Po PRL-u i tym dziwnym państwie, jakim jest III Rzeczpospolita, która nie potrafiła rozliczyć się z własną przeszłością, która nie potrafiła odciąć się od zbrodniarzy. Przecież dopiero teraz, po 27 latach niepodległego państwa, my odbieramy wielotysięczne emerytury ubekom, którzy prześladowali, mordowali Polaków, służyli Moskwie. No to jest elementarna sprawiedliwość i tak z bardzo daleko posuniętą pobłażliwością dla tych ludzi.
Więc to, że zostaliśmy tak przetrzebieni w czasie okupacji, że nasi najlepsi ludzie leżą w Katyniu, leżą tutaj na Powązkach. Właśnie o tym bardzo często chyba zapominamy, że te elity, które miały budować nasze państwo, po prostu zostały zamordowane w czasie II wojny światowej. Tysiące ludzi także wyjechało przecież w okresie PRL-u. Też wyjeżdżali ci, którzy chcieli normalnie żyć, którzy mieli jakąś energię życiową, jakąś chęć do pracy, którzy się tutaj w PRL-u dusili. To wszystko nas bardzo poważnie zubożyło i stąd też jakaś grupa ludzi w Polsce, która myśli jeszcze kategoriami wasalnymi. Dla jednych punktem odniesienia jest Moskwa, dla innych punktem odniesienia jest Berlin. Natomiast my musimy budować pewną samoświadomość narodową. My tak naprawdę musimy nasz kraj zrepolonizować, przywrócić te twarde wartości, na których była ufundowana Polska niepodległa od 1918 roku. Panie pośle, wtedy jakimi metodami? Przetrwamy. To jest praca u podstaw, uważam. Praca u podstaw, tłumaczenie w rodzinie, w szkole, tłumaczenie tego, że jakby Polska dzisiaj ma sens, że w tym chaosie, w tym zezwierzęceniu, które obserwujemy, z jednej strony agresywna polityka neoimperialna Rosji, Putina. Z drugiej jakieś zwyrodnienie kulturowe obserwowane na zachodzie Europy. Do tego jeszcze dochodzi agresja islamska, terroryzm islamski. Tylko silne państwo polskie może gwarantować bezpieczeństwo naszym dzieciom, naszym rodzinom i to państwo ma swoją historię, ma swoją kulturę, ma swoje interesy i musi mieć też silne służby specjalne, silną armię. Tylko takie państwo może nas obronić, tylko takie państwo może dać nam normalną przyszłość. I tu stawiamy kropkę. Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu. A państwa zachęcam do pozostania z nami, bo już za chwilę będziecie państwo mogli zobaczyć i usłyszeć rozmowę redaktora Wojciecha Biedronia z Patrykiem Jakim, przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji.